W tym filmie zajmiemy się bardzo praktycznymi zastosowaniami matematyki, a konkretnie kredytami hipotecznymi. Powiedzmy, że chcę kupić sobie wymarzony dom. To jest mój wymarzony domek. Może to być mieszkanie w bloku, ale mieszkanie trudniej jest narysować. A domek jest łatwo narysować. Czyli powiedzmy, że chcę sobie kupić domek. No i on tutaj ma cenę. Tu jest plakietka z ceną, że ten dom kosztuje 500 tysięcy złotych. To jestem ja, szczęśliwy człowieczek, który wkrótce stanie się posiadaczem nowego domu. No, i tu są moje oszczędności, które trzymam w ręku. No, i te oszczędności wynoszą 100 tysięcy złotych. Tyle mogę przeznaczyć na zakup mojego domu. No, to jest oczywiście za mało. Więc to, co się robi w takiej sytuacji, bardzo wiele osób z tego korzysta, no to idzie się do instytucji, która zajmuje się pożyczaniem pieniędzy. I ta instytucja nazywa się Bank. Tutaj mamy Bank. No i składam wniosek, żeby Bank pożyczył mi to, co brakuje, żeby mi dołożył te 400 tysięcy. No i teraz kredyt nazywa się hipoteczny, dlatego że ten dom, czy to mieszkanie, które ja kupuję, stanie się dla banku zabezpieczeniem tego kredytu. Czyli w razie gdybym ja nie spłacał tego kredytu, no to ten dom, jego wartość będzie zabezpieczeniem. Zostanie ustanowiona tak zwana hipoteka, zostanie zrobiony odpowiedni wpis do Księgi Wieczystej, że ten dom stanowi zabezpieczenie tych pieniędzy, które ja pożyczyłem z banku. No ale załóżmy, że ja ten kredyt zamierzam uczciwie spłacać i więcej się już tym kwestią tego zabezpieczenia nie będziemy tutaj w tym filmie zajmować. Wspominam o tym tylko dlatego, żebyśmy wiedzieli, skąd się bierze nazwa kredyt hipoteczny. Chodzi o to, że jego zabezpieczeniem jest nieruchomość. No i teraz bank analizuje moją sytuację finansową, moje zarobki, moją wiarygodność, to jak spłacam w przeszłości kredyty itd. No i na tej podstawie podejmuje decyzję, czy mi takiego kredytu udzielić, czy nie. Powiedzmy, że bank decyduje się udzielić mi kredytu. No i proponuje mi oprocentowanie w skali roku rzędu 5,5% RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Czyli tyle będę płacił odsetek w skali roku. To się przelicza na oprocentowanie w skali miesiąca, dlatego że raty będę płacił co miesiąc. I co miesiąc będą mi dopisywane odsetki, więc trzeba tę stopę procentową po prostu podzielić przez 12 miesięcy i dostajemy tę, tę liczbę, która tutaj jest napisana. To jest po prostu 5,5% podzielone przez 12. Czyli tyle będę musiał płacić odsetek w skali miesiąca. Tutaj mamy dalej, następne pola. 500 tysięcy złotych to jest ta cena, którą muszę zapłacić za mieszkanie czy za dom. Wkład własny to jest to, co ja mam od siebie, czyli te 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych to jest 20% z 500 tysięcy złotych, dlatego tutaj jest napisane, że mój wkład własny wynosi 20%. No, i to jest najczęściej tyle, ile banki oczekują, żeby te 20% było. Jak nie ma tych 20%, to trzeba płacić czasami jakieś dodatkowe ubezpieczenia czy inne tego typu rzeczy, do czego jeszcze wrócę później w trakcie filmu. No i wreszcie mamy to, co bank mi musi pożyczyć, czyli 400 tysięcy złotych. To jest ta kwota, którą bank mi pożyczy i którą będę przez 30 lat spłacał. No bo tutaj mam taką opcję, że Kredyt będę spłacał przez 30 lat. Taką wybrałem opcję. No i najważniejsza rzecz: ile będę musiał co miesiąc przez 30 lat wpłacać do banku. No i ta kwota tutaj została przez pracownika banku wyliczona. Akurat ja sobie to wyliczyłem tutaj w arkuszu kalkulacyjnym, który sam zrobiłem. W internecie jest bardzo dużo takich kalkulatorów kredytowych. Gdzie można sobie właśnie wpisać dowolne liczby i wyliczyć taką stałą ratę kredytu, więc możecie sobie z takich kalkulatorów korzystać. No i jest jeszcze film, który nagrałem, w którym jest wyprowadzenie tego wzoru na stałą ratę kredytu. Jest to ciekawa matematyczna zagadka. No i jak ktoś jest zainteresowany, to polecam obejrzenie tego filmu. W tym filmie zajmiemy się bardziej takimi praktycznymi aspektami, tego, jak kredyt hipoteczny się spłaca. Więc ta stała rata kredytu którą będę płacił przez 30 lat, 30 lat razy 12 miesięcy, 30 lat razy 12 miesięcy w roku, to daje mi 360 rat. Tyle rat będę musiał wpłacić, bo wpłacam raty co miesiąc. No to za zastanówmy się, jak to będzie wyglądało. W pierwszym miesiącu moje zadłużenie wynosi na samym początku 400 tysięcy. Po pierwszym miesiącu bank dolicza mi odsetki do tych 400 tysięcy. Dolicza odsetki tyle, ile narosło przez miesiąc, czyli mnoży moje zadłużenie przez 0,46%. Tak jak w tym przykładzie mamy. I te odsetki od 400 tysięcy po pierwszym miesiącu wynoszą ponad 1800 zł. No i te odsetki bank dolicza do mojego zadłużenia. Czyli do 400 tysięcy dodaje te 1800 zł, no i. Mam wtedy 401 833 zł zadłużenia. Następnie ja wpłacam pierwszą ratę kredytu, która wynosi 2271 zł i 16 groszy. Jak widzicie, jest to jedna kolumna, która tutaj cały czas przez wszystkie miesiące pozostaje stała. Co miesiąc wpłacam tyle samo. No i teraz od tego zadłużenia, które tutaj jest na fioletowo, odejmuje się tę kwotę, którą wpłaciłem. No i zostaje to moje zadłużenie, po wpłacie tej raty kredytu i ono wynosi 399 562 zł. Czyli moje zadłużenie nie zmniejszyło się o 2200 zł po wpłacie pierwszej raty. Ono się zmniejszyło tylko o 437 zł. Tylko o tyle zmalało moje zadłużenie w stosunku do tych 400 tysięcy, które wziąłem. Dlaczego? Dlatego, że większość tej, tej raty, którą wpłaciłem, stanowią te odsetki. Które narosły przez pierwszy miesiąc. Czyli ta moja rata jest podzielona na dwie części. Jedna część to jest ta część odsetkowa, a druga część to, to jest ta część kapitałowa. Ta część odsetkowa pokrywa koszty tego kredytu, które narastają w ciągu jednego miesiąca. A ta część kapitałowa to jest ta część, która rzeczywiście przyczynia się do zmniejszenia mojego zadłużenia w stosunku do banku. Czyli widać, że na początku znaczna większość tej raty, którą wpłacam, to jest Koszt odsetek, a tylko niewielka część tej raty przyczynia się do zmniejszenia mojego zadłużenia. No i potem w następnym miesiącu bank znowu oblicza odsetki od tej kwoty, która stanowi moje aktualne zadłużenie, czyli od tych 399,5 tysiąca. No i tych odsetek jest już troszeczkę mniej, o 2 złote mniej, właśnie dlatego, że moje zadłużenie niewiele, ale jednak o te 430 zł zmalało. No i widzimy, że w miarę upływu czasu te odsetki są obliczane od coraz mniejszej kwoty, bo coraz mniejszą kwotę jest ten bankowi winien i od tej aktualnej kwoty zadłużenia te odsetki są obliczane. W związku z tym rośnie ta część kapitałowa raty, bo plan spłacania jest opracowany tak, żebym ja co miesiąc wpłacał tyle samo. Czyli te dwie części, ta część odsetkowa i ta część kapitałowa dają zawsze w sumie tyle samo. Więc jak ma maleje ta część odsetkowa, to rośnie ta część kapitałowa. Czyli na początku ja pomniejszam ten dług o stosunkowo niewielką kwotę, a w miarę upływu czasu to zmniejszanie tego długu będzie coraz szybsze, bo ta część kapitałowa będzie coraz większa. No i zobaczmy teraz jakieś kluczowe momenty w moim planie spłacania kredytu. Na przykład zastanówmy się, po jakim czasie ja spłacę połowę kredytu, albo jaką część kredytu spłacę po połowie czasu. Może od tego zaczniemy. Wiemy, że połowa czasu to jest 15 lat. 15 lat, czyli 180 miesięcy. No ta tabelka tutaj jest bardzo długa, nawet mi się nie zmieściła cała, więc tutaj wybrałem tylko tutaj pierwsze 5 lat, czyli do 60 miesiąca mam po kolei, a potem tutaj mam opuszczone część wierszy. No i zostawiony mam na przykład ten kawałek, o którym mówię teraz, czyli... Ten moment, kiedy mija 15 lat, czyli 180 miesięcy. No i zobaczmy po 15 latach, ile wynosi moje zadłużenie. Zadłużenie to jest ta kolumna. Czyli po 15 latach moje zadłużenie wynosi 278 tysięcy prawie. Czyli spłaciłem tylko 122 tysiące. Czyli po 15 latach nie spłaciłem jeszcze nawet 1 trzeciej mojego kredytu. A 15 lat to jest połowa czasu spłacania. No i to jest związane oczywiście z tym, że większą część raty, którą wpłacam, stanowią odsetki, a, tylko, a mniejszą część stanowi to ta, rata ta część kapitałowa, czyli ta część, która się przyczynia rzeczywiście do zmniejszenia mojego zadłużenia. Dlatego po 15 latach zdążyłem spłacić dopiero, dopiero mniej niż 1 trzecią kredytu. Teraz dla wielu osób ważna informacja jest taka. Po ilu latach ja spłacę 20%? Przypominam, że tutaj w moim przykładzie miałem 20% wkładu własnego. Czasami jest tak, że jeżeli ktoś nie ma wkładu własnego i dostaje kredyt na całkowitą wartość nieruchomości, to bank mówi, że dopóki nie spłaci 20% wartości nieruchomości, to będzie musiał płacić pewne dodatkowe ubezpieczenie. No to zastanówmy się, po ilu latach ja spłacę 20% wartości kredytu. 20% z 400 tysięcy to jest 80 tysięcy. No to zobaczmy, po ilu latach ja spłacę 80 tysięcy? Czyli kiedy moje zadłużenie spadnie poniżej 320, no bo z 400 tysięcy, jak spłacę 80, no to moje zadłużenie powinno spaść poniżej 320 tysięcy. No i to jest dokładnie tutaj ten moment. Po 134 miesiącach, 134 miesiące, 120 miesięcy to jest 10 lat, no i jeszcze 14 miesięcy, czyli to jest ponad 11 lat. Czyli ponad 11 lat ja muszę spłacać ten kredyt, jeżeli całość będę spłacał 30 lat, żeby spłacić 20%. Czyli dopiero po 11 latach ja spłacę 20% wartości mojego kredytu. Po 15 latach spłacę mniej niż 1 trzecią. No dobrze, a kiedy spłacę połowę? Połowę. Czyli kiedy przekroczę te 200 tysięcy. No i tutaj mamy taki moment. jak go sobie wcześniej już odnalazłem i tutaj umieściłem. No i to jest 246 miesięcy. 240 miesięcy to jest 20 lat. No i jeszcze 6, czyli to jest 20,5 roku. 20,5 roku. Czyli ponad 20 lat trzeba spłacać, żeby spłacić połowę, żeby zadłużenie stanowiło połowę tego zadłużenia, które było na samym początku. No i tutaj już widzimy, że ta część odsetkowa tej raty jest już mniejsza niż ta część kapitałowa, no i potem przez ostatnie 10 lat to już bardzo szybko idzie spłacanie, i na samym końcu dojeżdżamy do takiej sytuacji, kiedy ta część odsetkowa. Jest już rzędu 10, 20, 30 zł, a prawie cała rata idzie na pomniejszenie mojego zadłużenia. No i to jest oczywiście związane z tym, że te odsetki są naliczane od tej kwoty, która jeszcze została do spłacenia, która pod koniec jest już bardzo nieduża. Tutaj mam taki wykres przygotowany, który pokazuje, jak się właśnie zmienia ta część kapitałowa raty i ta część odsetkowa. Czyli na początku, na początku te odsetki. Stanowią zdecydowaną większość tej raty. To jest ta część odsetkowa na początku. A ta część kapitałowa, czyli ta, która się przyczynia do zmniejszenia mojego zadłużenia, rzeczywiście jest niewielka. No ale z czasem, oczywiście, ta część odsetkowa maleje, a ta część kapitałowa rośnie, i na samym końcu już praktycznie cała rata to jest ta część kapitałowa. No i teraz jeszcze na zakończenie kilka uwag. Chciałbym jeszcze zamieścić. Przypominam, że w tym filmie na temat stałej raty kredytu wyprowadziliśmy sobie taki wzór, że ta stała rata kredytu jest dana takim wzorem, że to jest kwota kredytu pomnożona przez pewien współczynnik q do potęgi n razy q odjąć 1 dzielone przez q do n minus 1. No i teraz r to była rata. K to była kwota kredytu. Kwota kredytu. To jest przypomnienie z tamtego filmu. N to była liczba miesięcy. Liczba miesięcy. No a Q... Q to był taki współczynnik 1 dodać ta roczna rzeczywista stopa oprocentowania, oprocentowania podzielona przez 12. Czyli w naszym wypadku, tutaj, w tym przykładzie, w tym konkretnym przykładzie, który tutaj mieliśmy, to jest 1 plus 0,46%, czyli to będzie 1,0046. W naszym przykładzie to będzie równe 360, kwota kredytu jest równa 400 tysięcy, no a rata wynosi 2271 zł i 16 groszy. No i teraz chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się, dokładnie temu wzorowi, może zapiszmy go w trochę innej postaci, mianowicie takiej, że tutaj napiszemy sobie, że to jest kwota kredytu pomnożona przez Q odjąć 1, to jest to, co tutaj było, i razy Q do n tej liczniku podzielone przez Q do n tej odjąć 1. Dlaczego to tak napisałem? No to jest to samo, tylko po prostu zamieniłem te dwie rzeczy miejscami. A napisałem to dlatego tej postaci, żeby można było zauważyć pewną ciekawą własność. Jak ktoś wie co to jest granica, no to może się przekonać, że jak n jest bardzo duże, to ten czynnik dąży do jedynki, dlatego że jeżeli n jest bardzo duże, no to q do n tutaj robi się bardzo duże w liczniku w mianowniku, więc ta jedynka praktycznie przestaje mieć znaczenie. I stosunek tych dwóch liczb dąży dąży do jedynki dla bardzo dużych Nów. I wtedy dostajemy w granicy, że dla bardzo dużych Nów, czyli dla bardzo dużego okresu spłaty, ta stała rata dąży do pewnej granicy, która jest po prostu równa k razy Q odjąć 1), a Q odjąć 1), jak od k odejmiemy 1, to zostanie nam po prostu to, co tutaj jest, czyli dokładnie ta ta miesięczna stopa procentowa. Czyli najmniejsza wartość raty, jaka może być przy bardzo długim okresie Spłaty, ona nigdy nie będzie mniejsza niż kwota, którą pożyczamy, pomnożona przez tą miesięczną stopę oprocentowania. Czyli ta rata kredytu nigdy nie może być mniejsza niż, niż, niż tyle. No i z drugiej strony jest to dosyć oczywiste, że tak musi być, dlatego że rata kredytu nie może być mniejsza niż te odsetki, które narastają po pierwszym miesiącu spłacania. A to, co tutaj wychodzi, ta liczba. K razy Q minus 1 to jest dokładnie tyle, ile wynoszą te odsetki. Ile wynoszą odsetki po pierwszym miesiącu. Po pierwszym miesiącu. No bo widać, że tak musi być, że ta rata nie może być mniejsza niż te odsetki, które narosły po pierwszym miesiącu, bo gdybyśmy wpłacili mniej niż jest tych odsetek. No to nasze zadłużenie po wpłacie byłoby nadal większe niż to początkowe, i z miesiąca na miesiąc by rosło. Widać zatem, że to wszystko się trzyma kupy, że to wszystko ma sens. No i tu jest właśnie ciekawa własność tego wzoru, o której wspominałem również w tamtym filmie, że ta rata nigdy nie może być mniejsza niż pewna graniczna wartość. No i widać, że tutaj przy 30-letniej spłacie, przy takim oprocentowaniu, ta rata 2200 zł. To jest niedużo więcej niż ta graniczna rata, która wynosi 1800 zł. Możemy na zakończenie jeszcze sprawdzić, co by było, gdybyśmy na przykład spłacali nie 30 lat, a na przykład, nie wiem, 10 lat albo 15 lat. Możemy na kalkulatorze sobie sprawdzić. Czyli powiedzmy, że zastosuję ten wzór. Wezmę naszą kwotę kredytu, 400 tysięcy razy 1 0,046 do potęgi. No i powiedzmy, że zamiast 360 weźmiemy 180, czyli będziemy spłacali 15 lat. Pomnożę to przez 1,0046 odjąć 1 i muszę podzielić przez 1,0046 do potęgi. 180 odjąć 1 zamknąć nawias No i taka rata kredytu przy spłacaniu 15-letnim wynosi 3200 zł. Czyli jeżeli bym spłacał 15 lat zamiast 30, to rata będzie wynosiła około 3200 zł. A jak spłacam 30 lat to rata wynosi 2200 zł. Zachęcam do przyjrzenia się temu wzorowi i do poeksperymentowania z nim. Jest to fajna zabawa, a z drugiej strony może to mieć pewne praktyczne korzyści dla osób, które planują wzięcie kredytu. Dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.